Rośnie popyt na doradców, ale nadal wiele przedsiębiorstw woli radzić sobie samodzielnie. Polskie przedsiębiorstwa obudziły się i zaczęły działać, twierdzą zgodni eksperci. Zawodowi doradcy mają ręce pełne roboty, choć jeszcze niedawno narzekali, że firmy nie chcą korzystać z ich usług. 59% badanych przez Wolters Kluwer Polska ostrożnie spodziewa się, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw będą lepsze. Nikt nie oczekuje powrotu kryzysu, ale wyraźnie widać, że nastąpił trwały odwrót od najbardziej popularnych specjalizacji w przeszłości w kierunku sporów sądowych, mediacji, windykacji i restrukturyzacji trudnych należności. Zawsze jesteśmy włączeni w kwestie dotyczące restrukturyzacji, windykacji, postępowań sądowych i arbitrażowych, ale rzeczywiście sytuacja rynkowa, spowolnienie gospodarki spowodowało, że jest tych zagadnień nieco więcej. Szczególnie temat, który był wielokrotnie przedstawiany, a mianowicie kwestia opcji walutowych, to jest temat, który do nas trafił zarówno od strony instytucji finansowej, jak i analizy od strony klienckiej tego typu problemów. No i rozwiązania oczywiście są w takiej sytuacji wielorakie, albo na bazie analizy, którą przedstawiamy prawnej, klient decyduje się na postępowanie sądowe czy arbitrażowe, albo dochodzi do restrukturyzacji tych wierzytelności. Także można to potraktować jako jeden z przykładów, który wystąpił na rynku, ale nie jedyny. Na brak zleceń nie narzeka też Roland Berger. Zdaniem Krzysztofa Badowskiego, partnera firmy, nie tylko przybyło przedsiębiorstw chętnych do korzystania z usług, ale też zmieniło się ich podejście. Roland Berger od kilku miesięcy prowadzi projekty obejmujące restrukturyzację strategiczną. Do tej pory firmy zwracały się do spółki głównie o pomoc w cięciu kosztów. Opinie Badowskiego potwierdzają eksperci firmy MDTP Business Consulting. Ich zdaniem coraz częściej spółki inwestują w projekty rozwojowe. Ja myślę, że kryzys wyraźnie się jeszcze nie skończył, że jest wiele przesłanek, że kryzys się kończy. Są dobre prognozy wzrostu PKB, zarówno Polski, to jest ponad 3% zapowiadane na 2010 rok, jak i innych krajów Unii Europejskiej. Natomiast to, gdzie chyba wyraźnie widać ożywienie, to są projekty związane z due diligence, co może oznaczać, że firmy przygotowują się do przejęć, do mergers and acquisitions, do wejścia na giełdę papierów wartościowych. Także tego typu projekty są coraz częstsze, te projekty robimy. I tak samo drugi temat, który wydaje się wyraźny, to powrót firm do projektów rozwojowych. 2009 rok był chyba takim okresem, gdzie firmy się restrukturyzowały, cięły koszty, robiły to trochę szybko, jakby z konieczności, natomiast teraz widać powrót do projektów, które są bardziej rozwojowe, to jest wdrażanie nowych produktów, przejęcia, wejścia w nowe segmenty rynku. Do tego potrzebne są biznesplany i takie projekty również robimy, takie projekty są, jest coraz większe zapotrzebowanie na nie. Kryzys wymusił jednak nowy model rozliczeń na rynku usług konsultingowych. Spadły ceny. Klienci coraz częściej żądają gwarancji wykonanej usługi i chcą znać jej cenę, zanim firma przystąpi do pracy. Na korytarzach słyszy się już często nie o formule rozliczeń godzinowych, ale o sposobie rozliczeń opartym na modelu Success Fee i Efficiency Fee. Nie wszystkim jednak taki model wynagrodzenia odpowiada. Ja myślę, że klienci coraz bardziej ostrożnie i z dużą jakby uwagą wybierają dostawców usług konsultingowych. Zależy im na jakości. A teraz przy dużej jakości też duża konkurencja na rynku usług konsultingowych powoduje, że te same projekty można pozyskać za trochę niższą cenę i to jest też wyraźnie widoczne. Rzeczywiście jest tak, że w przypadku spraw restrukturyzacyjnych czy sądowych zdarza się taki model rozliczenia, który łączy rozliczenie stałe z rozliczeniem zmiennym, czy nawet można powiedzieć niepewnym, a mianowicie jest to uzupełniana tak zwane success fee, czyli premie za sukces. Wtedy zwykle kancelarie rezygnują z części swojego wynagrodzenia stałego, uzupełniając to w zależności od szacunku prawdopodobieństwa w danej sprawie, czy to sądowej, arbitrażowej, czy restrukturyzacyjnej, owym success fee. Natomiast nie jest tak i nie powinno być tak, że jedynie success fee jest kancelarii
jest zastrzeżony w umowie z kancelarią, gdyż kancelarie nie powinny umawiać się na tego typu wynagrodzenie jako na wyłączne wynagrodzenie. Może być to wynagrodzenie uzupełniające. Jest ono rzeczywiście oczekiwane przez klientów w sytuacji, kiedy mówimy o restrukturyzacjach czy postępowaniach spornych.